Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w kolejnym odcinku, tym razem 190 Draft Challenge. Mnóstwo teraz tego jest na YouTubie i postanowiłem ja sam spróbować, czy dam radę 190 drafta zrobić, czy nie. Lachu już na live'ie to nie liczę, ile tam ma tych draftów, że 190 nie może zrobić, a ja spróbuję, ja liczę na moje szczęście i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku zrobimy tego drafta, także zobaczymy, ile nam na to wyjdzie, ile zejdzie, ale spróbuję. Jeżeli się w końcu znudzę, to się po prostu poddam. No i co, wybieramy formację 4-3-3 defensywnie, myślę, że to jest najlepsza opcja, bo mamy skrzydłowych, tak? Tam jest Ronaldo, tam jest Messi i naszym kapitanem jest Messi 96. Dobra, weźmiemy Neymara 92, bo wiem, że Messiego możemy mieć w wersji Team of the Season, także to jest na pewno łatwiejsze. No i co tutaj możemy? Nie mamy nikogo z ligi hiszpańskiej, weźmiemy Ibra, bo na przykład jeżeli na prawym skrzydle pojawi się Di Maria, o! To mamy dobre połączenie, tak? I wtedy tutaj na przykład może być Busquets? No nie, weźmiemy i Borre, chociaż już widzę, że to nie będzie najlepszy draft na sioga. Ale Rabiot, no dobra, na zgranie. Jako drugi SPD, niech będzie Nzonzi. I teraz zróbmy tak i tutaj, ale dramat ten draft, także już widzę, że tutaj może być słabo. Varan, no dobra, chociaż nie, Godin 89, to zdecydowanie Godina wolimy. Na drugim myśl, o, będzie Thiago Silva. My tu zrobimy na pewno takie małe przemeblowanie, zrobimy tak i zrobimy bramkarza jakiegoś. Kogo możemy tu wybrać? Mandanda jest. Jest też Buffon. Weźmiemy Mandandę, będziemy jakieś zgranie. Lewa obrona, a tutaj mamy Tremulimę. Mamy 87 na razie, nie jest tragicznie. Na bramce jako drugi weźmiemy Keylora Navasa, gdyby potrzeba było tego bramkarza. Oj, tutaj możemy wybrać kogokolwiek, bo srebrny nam się na pewno nie przyda. Co my tu mamy? Laporte, mamy Filipe Luisa. I Filipa Luisa weźmiemy na lewą obronę. Dalej, kto tutaj może być? O, tutaj dramat. Weźmiemy najmniej overallowo kolesia, bo później może dać lepszego, nie wiem. Co my tu mamy? Ulala! Ktoś do mnie dzwoni. Okej, teraz wracam. Dobra, jestem! Co my tu możemy wybrać? Możemy wybrać Müllera, żeby podnieść nam ocenę zespołu. Dalej, Wardy. Mamy Ronaldo i Benzemę. Weźmiemy Ronaldo. No trudno, tak trzeba. Mamy Bale'a. Kurde, ale trudne wybory. Mamy nadal 87. Tutaj weźmiemy Van der Wiela, bo on da nam zgranie na pewno na prawej obronie. Dobrze to na razie wygląda. Tutaj musimy wziąć... Weźmy tego z najsłabszego. On nam do niczego nie jest potrzebny. Tutaj, kurde, no Insigne niech będzie. No come on! Nie, znowu jakiś słabiak i na końcu ktoś dobry. Nie, już widzę, że będzie słabiak. Na was. No nie wiem jak. 87 na razie, to będzie najwyższe teraz tak. Jeżeli damy Ronaldo tu, to nam raczej oceny nie zmieni zbyt dobrze. Ale tak, no na prawą obronę damy Van der Wiela. Już mamy 87 i tak. Zmieńmy tutaj na Insigne, powinno nam to podnieść. Nie, nic nam nie podniosło. Keylora Navasa jak dam na bramkę, nic się za bardzo nie zmieni. Jakbyśmy dali Filipa Luisa na lewą stronę, zgranie nam wskoczy do 100. Mamy 187 i chyba niewiele więcej da się tutaj zrobić. Myślę, że tak to trzeba zakończyć. Jeszcze możemy na przykład tego Mario Gaspara tu wrzucić, ale to też nam nic nie da. No niestety, 187 i tak jest nieźle jak na pierwszy draft. 100 zgrania, ładnie to wszystko ułożyłem. No ale czas trafić jeszcze lepiej. Mamy kolejny draft i znowu z defensywnym pomocnikiem nam dają. Nie, a 4-3-2-1 to może być ta formacja. 4-3-2-1, mamy lewego napastnika, prawego napastnika. 3-5-2, nie. 3-4-3 to jest najlepsza formacja. Natomiast wybierzemy taką i zobaczmy, kto jest naszym kapitanem. Weźmiemy Suareza. Potrzebujemy napastnika dobrego, bo na prawej stronie może być Messi na przykład, ale może być też Gareth Bale. Z lewej strony może być Ronaldo i powinien być Ronaldo, albo może być Neymar w tej wersji. Weźmiemy Neymara, także na razie idzie dobrze. Oczywiście hiszpańska, pięknie, jest Iniesta, o to nam chodziło. Kolejny środkowy pomocnik i tutaj mamy Modricia 88. To jest bardzo, bardzo dobry początek. Weźmiemy tutaj Matuidiego, mimo że Bruno by nam się przy... Weźmiemy Bruno w takim razie, jeżeli on jest na zgranie. Dani Alves z prawej strony?
Nie ma niestety, ale DeMarcus jest na zgranie oczywiście. Środek obrony, tutaj mamy Pique 86, bardzo dobrze się zaczyna. Pepe 84, bierzemy go na lewą obronę. Marcelo? Nie, ale Pereira to jest cały czas hiszpańska. Na razie wszystkich z hiszpańskiej mamy, oj, na bramce musimy wybrać kogoś innego. Jest hiszpański bramkarz, więc weźmiemy go. 187, znaczy 100 zgrania i 87. Teraz potrzeba nam tylko upgrade'ów na daną pozycję. Dobra, bramkarz. Mamy Dehe, a kogo? Mamy w sumie... Możemy wziąć Dehe, bo mamy Pique na razie. Weźmy dalej, idźmy. Kogo? Filipe Luis na lewą obronę. Już to powinno się troszeczkę ulepszyć. Dalej przejdźmy. Ktoś dobry. No dobra, weźmy Gundogana do overalla. Dalej, o, tutaj dobra, pierwszy lepszy. Kolejny zawodnik i... weźmy najmniejszy overall. 85, ale nam spadło. Farbeloa na prawą obronę i będzie, chociaż mamy DeMarcusa. Teraz Ronaldo pomarańczowy, tak jest. Jak damy go do składu i damy tutaj, a jakbyśmy tak zrobili, patrzcie. Damy tak i damy tak. No nic tam nie zmieni to na razie, ale spokojnie. Jeszcze mamy 4 trafy dobre. Mam nadzieję, że będą one dobre. Nie. O, tutaj nam tak troszeczkę to da coś, ale to nadal 187 to jest maksymalne. Przejdźmy do kolejnej próby. No i mamy kolejne podejście do tego kochanego draftu, jakby nie patrzeć. 3-4-2-1 to formacja, którą wybiorę. Lecimy! Teraz czuję to po kościach, że będzie. I to jest dobry początek, to jest dobry znak. Messi 99, to jest po prostu fenomenalny znak. Zacznijmy od napastnika. Tutaj przydałby się nam taki na przykład Griezmann. Z prawej strony Bale. Tak, no. Z lewej strony Cristiano Ronaldo. Dobra, weźmy Neymara, bo Ronaldo może być w wyższej wersji później. SP, tutaj potrzebujemy... tutaj potrzebujemy kogoś... Tak jest, Pogba! Kurde, teraz tak, pytanie, czy Pogbę... Toty, czy Iniesta albo Modrisa... Pogbę weźmiemy. Muszę to jakoś później połączyć. Będę musiał to jakoś później połączyć, trudno. Na lewej pomocy weźmy Kakutę na przykład. On daje nam połączenie właśnie. Ale nie będę chciał go zostawić w składzie. Godi 88 to jest to, co mi tutaj było bardzo potrzebne. A, nie mogę przesunąć go na tą pozycję. A, to dziwne. Na pustą pozycję nie mogę. Dobra, kolejny środkowy obrońca to... Laporte niech będzie. O, tutaj nawet... jest zgranie, to mi się podoba. Mangala niech będzie, bo jest Francuzem. Dalej. Mandanda, Francja. Co ja potrzebuję tak naprawdę, żeby... Zobaczymy. Leno niech będzie na bramkę. 88 ocena, jest bardzo dobrze. Kurzawa niech będzie w takim razie. Come on, ktoś dobry. Tremolina. Kurde, te francuskie linki są. O, teraz coś dobrego. Konopianka. Teoretycznie można go wybrać, konopiankę. Dalej. Gdzie jest ktoś? Ktoś dobry. Dobra, Schnellerlem. 87, spada nam to. Oje, co za dramat. Come on. O, myg. Niech będzie Di Maria. O, no co to jest za bullshit. Nie, nawet się nie będę wysilał, ten draft to dramat. Fajnie się zaczęło, ale niestety, trudno. Dobra, kolejny raz. Zaczynamy kolejny drafcik. 3-4-3 płasko. To jest to, co mi odpowiada. No tak, musimy zacząć od Messiego, bo inaczej się nie da. Zacznijmy od ławki teraz, może jakoś tak inaczej pójdziemy. Na przykład pójdziemy w... Wardiego, okej, okay, niech będzie, record breaker. Tutaj mamy kolejny record breaker. Higuain 90, weźmy Higuaina 90, tak jest. Dalej, kogo my tu możemy mieć? Coutinho? Nie. Kurzawa, niech będzie. Dani Alves, mimo że może się nie przydać, to nie, ja wezmę do niego Alvesa. Mandanda na bramkę. Jest dobrze, dobra. Lewe skrzydło, Ronaldo. Tak jest, jest Ronaldo pomarańczowy. Lewa pomoc. James Rodriguez, 87, idealnie. Napad, please, Griezmann, Benzema. Suarez, 95, to jest to.
To jest póki co to, patrzcie na to, prawa pomoc, Bale, ktokolwiek, Bale, Bale. Turan, może być Turan. I zobaczcie teraz, wpuszczam tu, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Bang, a nie, nie, jeszcze jest pusta pozycja. Baran, idealnie, idealnie. Kolejny S, o. Dobra, mamy Mascherano. Tutaj słabo, ale Vermalena weźmiemy. Please, please. Ktoś... A. Bruno, come on. Come on. A. Dobra, zróbmy teraz tak. Mam 86. Weźmy zamiast tego bank. Tu. Jest 87. Bramkarz jeszcze. Niech będzie Rufier. Mandanda póki co na bramkę. 91! Jest 91, 91! Środkowy pomocnik z... Please, środkowy pomo... O, Duris najwięcej ma. 90 spadło. Środkowy pomocnik. Środkowy... Neymar 97! To jest to! To jest to! To musi być to! Tu nie ma innej opcji. Tu nie ma innej opcji. To jest to! 83, największy overall. Please! Jej, please! Nie, 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 nie. Nie! Spadło! Ja wiem, że wzrośnie, wzrośnie! Kościelny 86! Okej, okej, okej! Please, please! Please! Nie! Nie mamy środkowego pomocnika! O! Nie. 80. Zróbmy tak. 88 dalej. Wywalmy cię na ławkę. 89! 89! 89! Rufier tutaj za Robert. To? 89. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Tu zmiana jeszcze. Nie. 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 Spróbujmy tych zamian. No nie. Nie. Normalną bramkę. Nie, z miejsca spadły zgranie. Jakby tak. Wzrosło zgranie, wzrosło zgranie. O, my gej. 89, 89, 98. Tu wystarczy Modric i już by było idealnie. O, my gej. 99, 89. Nie, nie. O, my gej. Bardziej jeszcze. Nie, nie. Nie, to spadły zgranie, przecież nie. O, please! Ale skład wygląda fenomenalnie. No niestety, trzeba podjąć kolejnej próby budowania takiego dobrego draftu. Ale to było blisko, to było bardzo, bardzo blisko. A jeszcze dałem trenera i patrzcie na to. Patrzcie na to. 189. Jak niewiele brakło, jak niewiele brakło. No to było po prostu prawie perfekcyjny draft. Brakło jednego zawodnika. No to kolejna próba, 3-4-3 płasko, znowu jest i znowu mam marzenia, znowu mam marzenia. Come on. Dobra, zaczniemy od 95 Messiego, niech będzie taki napad. O, już się zaczyna słabo, już się zaczyna słabo. Weźmy Dybale, może jakiś hybryda. Okej, okay, Ronaldo, dzień dobry, to mi się podoba. Środkowy obrońca, tutaj poproszę. Może być Pepe, 84 overall, jak najbardziej tak. Drugi środkowy obrońca, o Kurzuma niech będzie, ale słabo. Słabo. Nie, to nie będzie ten draft, to nie będzie ten draft, to nie będzie ten draft, to nie będzie ten draft. Nie no, te karty porównywalnie o wiele, wiele gorsze, chociaż tutaj trio, zobaczcie jakim się ułożyło. Thiago Silva, David Luiz i Trapp. Bardzo ładnie, tutaj wszyscy na pełnym zgraniu. No tutaj niestety mogę na przykład Neymara dać na napad, spadnie zgranie o jeden, no także 87 i to jeszcze bez pełnego zgrania. Słaby ten draft, słaby. Następny poproszę. Czas na zmianę formacji, 4-3-3 ofensywnie, tym razem zagramy. Mam nadzieję, że jakiś dobry SPO, jakiś dobry kapitan i Iniesta jako kapitan to jest to, co chcę, a teraz chcę to... Nie, to już wiem... widać, że już nie będzie dobrze. Widać, że już nie będzie dobrze. Dobra, to na napad ktoś dobry. O, i Suarez 95. I jest pięknie. Zaczyna się zarąbiście. Dajmy sobie Di Marię tutaj na lewe skrzydło póki co.
O, tu już się zaczęło. O, się zaczęło. SPO dobry jakiś. Zobaczcie, jak ubogą ławkę mamy. No i tutaj też w składzie bez szału, niestety. Kolejny raz. Dobrze się zaczęło Toty i Niesta. Niesta, na przykład, trzeba naprawdę Toty trafić, żeby ten 90 mieć 190 draft. No ale cóż, próba kolejna nieudana. To jeszcze parę będzie przed nami. Prób, coś zwiększysz zgranie. Ty nie. Ty zwiększysz, nikt nie zwiększy chyba zgrania. No niestety. No, kolejna próba przed nami. Na pewno nie chcemy takiej formacji. Chcemy chyba taką formację. Z fałszywą dziewiątką może być problem. Dlatego zagramy 4-3-2-1 i naszym kapitanem będzie Thiago Silva. Spróbuję połączenie jakieś Paris Saint-Germain na bramce zrobić od środka. No i wtedy coś pomyślimy. No niestety, dobra. Czyli tutaj idziemy w hiszpańską, bo wiemy, że na pewno z hiszpańską coś będziemy mogli zrobić. Tutaj natomiast bierzemy kościelnego, a na bramkę... Ale słabo. Dobra, Carrasco, niech tak będzie. SP, no zobaczcie jaki dramat. Co to ma być w ogóle? Prawe skrzydło, no tutaj Gareth Bale. Na napastniku mamy... Cavaniego, zgaduję. Lewe skrzydło, Cristiano Ronaldo. Na SP... No co za dramat, to kolejny dramat. Nie, to już nawet ja wiem, że tu już nic z tego nie będzie. Toni Kroos, chociaż tutaj dobrze. Daje zgrania dużo. Lewa obrona i kolejny dramat. Dobra, przejdźmy do bramkarza. I tutaj jakiś trap by się przydał. O właśnie, o nim mówię. Trap na bramce na pewno się przyda. Kolejny, teraz środkowy obrońca jakiś dobry. No niestety nie. Kolejna karta, tu może być coś dobrego, ale niestety nie. No i co? Dupa. Kolejna próba, tym razem formacja 3-4-1-2. No nie wiem, może dwóch napastników dobrych by nam dało. Weźmiemy Neymara na pewno tutaj na lewe skrzydło. Tutaj na SP pierwszego. O, i już zaczyna się dobrze. Dlaczego niektóre drafty są takie mega spoko, a niektóre takie słabe? Tym razem słabo nie jest. James Rodriguez na SPO. Weźmy napastnika jakiegoś dobre. No dobra, skończyło się. Branie dobrych zawodników. Bakambu. Chociaż Higuain na zgranie na pewno pójdzie. Na podwyższenie oceny. Quaresma na prawą połowę, albo Shaqiri niech będzie na SP. Kolejny nieudany draft. Nie wiem co jest teraz, nagle się przestało ładnie pojawiać. 3-4-3 to chyba najlepsza formacja do robienia draftów tego typu. No cóż, szkoda, 86, słaba ocena. Ostateczna próba przed nami, dzisiaj przynajmniej. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to zostawcie łapki w górę i zaczynamy bardzo dobrze. To jest, nie dość, że to jest najlepsza formacja, to zaczynamy najlepiej jak możemy. Uuu, Griezmann 89. O, Megi! Czy można mieć lepszy start? Można mieć Suarez za 95 z przodu, ale... Póki co jest bardzo, bardzo dobrze. Przejdźmy do środkowego pomocnika, a tutaj Iniesta 90. Please. Okej. Okay. Spokojnie. Tylko spokojnie. Turan w informie. Godin, please. Na zgranie. Pójdziesz na zgranie, Miranda. Ale jest dobrze. Tutaj poproszę. Demet. Pedro. Na razie jest dobrze. Nieważne, jest 90. Ale możemy to zmienić. Dobrym bramkarzem. Iker Casillas. Niech będzie Iker. Come on. Nie Olkowski. Come on! Dani Alves. Tak. What the fuck? Coutinho. Please. Isco mi jest potrzebne, nie? Nie. Przecież tak, jest. Chociaż Nolito. Mi się przyda na lewo. A, teraz nie wiem, czy Nolito, czy Isco. Wiecie co? Wezmę Isco. Dam go tutaj do składu. Zmieńmy to tak. Iker, wchodzisz na razie do składu. Przynoszę cię tutaj, Ramos. A tutaj wchodzi
Dani Alves. Jezus. Środkowy obrońca, please. Jeden środkowy obrońca. Granero, chodź tu. Środkowy obrońca. Oh my god, Kandre, Insigne. Please, please, please. Filipe Luis, no dobra, niech będzie. Come on. Oh my god, oh my god, oh my god. James. Please. Benzema, 89. Please, środkowy obrońca. Na co niech będzie. Come on. Tak. Come on. Jest 80. Oh my god. Jakbym dał tak, spadnie o jedno. Karim na napad. Griezmann zamiast Olkowskiego. Nie może to być prawda. To nie może być prawda. To nie może być prawda. To nie może być prawda. Nie. Nie. Nie, teraz jeden, jedno zgranie, jedno zgranie, jedno zgranie gdzieś. O my god. Nie, przecież jeszcze mogę trenera dodać. Jeszcze mogę trenera dodać. Please. Trener, który daje jedno zgrania. Please. Let's go. Ty dasz? Tak, 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 tak! Udało się! Come on! Come on! Ostatni raz! Powiedziałem, że ostatni robi, zrobiłem 190 raz! Tak jest! Ależ się udało! Ależ się udało! Jeden odcinek i zrobiłem 190 raz! Wow! Jak ten skład wygląda? Jak ten skład wygląda? Czy wy to widzicie? 4 Team of the Year karty. Inform Benzema, Inform Griezmann, Inform Iniesta, Inform niesamowite. Musi być 5000 łapek w górę. Kurwa mnie to obchodzi. 5000 łapek w górę. Musi być pod tym odcinkiem. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich challenge'ów, piszcie w komentarzu. Ja jestem z siebie dumny.